odrzucili wszystkie propozycje Main. Poza jedną. Zarząd Krajowy Wolnego Związku Zawodowego, Forum Oświata, odrzuca propozycje Main dotyczące zmian w karcie nauczyciela z wyjątkiem jednego proponowanego rozwiązania, ustalania w rozporządzeniu minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli. W połowie września na posiedzeniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela, dotyczące m.in. czasu pracy i wynagrodzeń nauczycieli. Na spotkaniu ustalono, że związki zawodowe mają czas do 8 października na przesłanie do Main swoich stanowisk wobec propozycji resortu. W ubiegłym tygodniu Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjął stanowisko, w którym odrzuca w całości propozycję Main. W poniedziałek stanowisko wobec pozycji resortu przyjęła Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ – Solidarność. Oświatowa Solidarność również odrzuca propozycję Main. Powołała sztab protestacyjny. Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia we wtorek stanowisko przyjął też Zarząd Krajowy należącego do Forum Związków Zawodowych, Wolnego Związku Zawodowego, Forum Oświata. Związek ten odrzuca propozycję Main z wyjątkiem jednego proponowanego rozwiązania, ustalania przez ministra edukacji i nauki w drodze rozporządzenia minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wolny Związek Zawodowy Forum Oświata uznaje proponowane przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki propozycje, jako całkowicie rozmijające się z postulatami środowiska nauczycielskiego. Po raz kolejny wskazujemy, że podstawową kwestią dla ogółu nauczycieli jest ustawowe powiązanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, czytamy w udostępnionym w środę stanowisku. Wskazano w nim, że WZZ, Forum Oświata, jest gotowy przystąpić wraz z innymi reprezentatywnymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli do negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia określającego etapy i terminy dojścia do stanu docelowego, to jest powiązania wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Uważamy, że jest to możliwe do osiągnięcia w ciągu 2-3 lat, zaznaczono w stanowisku. Jak w nim podano, WZZ, Forum Oświata, pozytywnie ocenia tylko jedną z propozycji Main, określenie na poziomie rozporządzenia minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli. Wskazujemy jednak, że w propozycjach Main nie ma żadnych informacji, na jakim poziomie te minimalne stawki dodatków mają się kształtować, dodano. W sprawach dotyczących propozycji podniesienia pensum, absurdalnych godzin dostępności nauczycieli, zmian w procedurze awansu zawodowego i ocenie pracy nauczycieli oraz obniżenia wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Wolny Związek Zawodowy Forum Oświata w całości odrzuca propozycję ministerstwa, podkreślono w stanowisku. Po raz kolejny stwierdzamy, że w pierwszej kolejności należy wypracować i zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz określić warunki wykonywania pracy, a dopiero później przystąpić do negocjacji pozostałych kwestii dotyczących pragmatyki nauczycielskiej. Reasumując, propozycje ministerstwa z 21 września 2021 rok. Nie zasługują na akceptację Wolnego Związku Zawodowego Forum Oświata, czytamy.